Seat w Genewie pokazał najnowszą Ibizę. Która to już generacja tego modelu? To jest już piąta generacja Ibizy, modelu absolutnie kultowego dla nas. Bardzo się cieszymy, że ten model w końcu doczekał się nowej generacji. Co się zmieniło w porównaniu z poprzedniczką? W zasadzie wszystko. Mówimy tutaj o całkowicie nowym designie. Designie, który jest zbliżony znacznie bardziej do Leona, który jest czołowym teraz modelem Seata. Mówimy po raz pierwszy o wykorzystaniu nowej płyty Volkswagena MQB A0, która sprawia, że ten samochód ma znacznie lepsze właściwości jezdne. Mówimy też o najnowszych technologiach, o bezpieczeństwie, o komforcie. To jest zupełnie nowe auto, auto większe, auto bardziej wyraziste, bardziej zbliżone do Leona. Tutaj mamy wersję pięciodrzwiowy hatchback. Czy będzie trzydrzwiowa, czy będzie kombi, a może nawet sedan, bo kiedyś była Cordoba przecież. Kombi i sedana na razie się nie spodziewamy. Wersja pięciodrzwiowa to będzie ta wersja docelowa i ona będzie dostępna w szerokiej gamie silników, także będzie można wybierać. Będzie też dostępna w czterech wersjach wyposażenia. Do tej pory były to trzy wersje. Teraz Ibiza zdobędzie sobie kolejną wersję wyposażenia, wersję Excellence, która jest wersją premium, wersją najwyższą, wersją bardzo komfortową i równolegle razem z tą wersją także pokażemy wersję FR, czyli wersję usportowioną, wyścigową. Tutaj w Genewie pokazujecie także wyjątkową wersję Leona. Proszę ją przybliżyć. Oj tak, to jest niesamowita wersja Leona, ponieważ po raz pierwszy z napędem 4x4. Leon ma teraz 300 koni mechanicznych, moment obrotowy został podniesiony do 380 Nm, więc jest to auto, które się błyskawicznie rozpędza. To Leon Cupra. Leon Cupra, absolutnie. I w tej konfiguracji, którą pokazujemy dzisiaj na stoisku, czyli 4x4 kombi, to jest samochód, który pokonał barierę 5 sekund, czyli 4,9 sekundy, rozpędził się do setki.